Nie trzeba spędzić na boisku wiele minut, żeby stać się bohaterem spotkania. Ta twoja interwencja w doliczonym czasie gry, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo z naszej niesamowicie? Szczerze to nie pamiętam w ogóle, że grałem. Naprawdę duży stres i w ciężkim momencie szedłem i wygraliśmy, tak? 2-1? Nie wiem, jestem w szoku. Generalnie mega... Cała drużyna się dzisiaj starała i cała drużyna wygrała. Nie jestem bohaterem, tylko cała drużyna zasłużyła na wielkie brawa. Co sobie pomyślałeś, kiedy okazało się, że Jasiu musi opuścić boisko, a ty się nagle na nim pojawisz? Nierozgrzany, kompletnie do tego nieprzygotowany de facto. Dramat. Ja myślałem, że to jest żart jakiś, nie? No, często bywa tak, że bramkarz leży i drugi bramkarz się rozgrzewa, ale tutaj poszło od razu hasło, że wchodzę, więc... No nic, trzeba wejść z ławki, trzeba pomóc drużynie i... No i udało się. Mimo że straciliśmy bramkę z karnego, no, to wygraliśmy 2-1, no i... No i kolejny krok do mistrzostwa. Przed tym spotkaniem mówiło się, że to będzie jeden z najtrudniejszych pojedynków w grupie mistrzowskiej. Barze, to może być decydujący pojedynek w kontekście walki o mistrzostwo. No i rzeczywiście, tutaj te 3 punkty to wy musieliście wyrwać, bo to była taka wojna na boisku z Lechem Gdańsk. Dokładnie, to była wojna dzisiaj i każdy mecz jest ważny. Za chwilę gramy u siebie i każde spotkanie tutaj teraz decyduje. Tak naprawdę nie można odpuścić żadnego spotkania, bo już tak mało nam zostało, że tak naprawdę każdy kolejny mecz to jest tutaj o mistrzostwo, można powiedzieć, i musimy trzymać koncentrację i zaangażowanie do samego końca. Stalowych nerwów do końca życzę. Dziękuję.